Cześć, tutaj już. Cześć, to jest drugie Q&A na tym kanale, ale pierwsze z głosem, więc. No nie wiem, nad czym ja się zastanawiam, ale już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwsze pytania będą. Od JOTEL99. No, czy lubię placki? No, fajne są, lubię. Tylko zależy jakie, ale lubię placki ogólnie. Są dobre. Spotkanie z Rinsem czy tytuł Rins? No, żeś mi takie dowalił pytanie. Ale wybrałbym spotkanie z Rinsem. Otóż dlaczego? Bo Rins jest jeszcze stosunkowo młodym zawodnikiem. I na tytuł miałby jeszcze dużo szans. A na spotkanie jest tylko jedna szansa. No nie wiem. No i tak powiem. Że spotkanie z Elisem, tak. Jakiś wymarzony motor w przyszłości. No nie wiem. No, zastanawiam się właśnie. Może Yamaha E1, może? Może, ale nie wiem. Co sądzisz o MDS-ie? Jest wspaniałą. Ma być wspaniałą grą. No i nie wiem. Ale klucza nie będę kupował. Nie będę kupował klucza. Sobie spiracę go. Nawet nagram odcinek. Nawet Puchar Świata Widzów planuję zrobić, jeżeli się uda. Twój faworyt do wygrania Pucharu Świata w skokach. No nie wiem. Kraft? Kraft? No nie wiem. Kraft Kobayashi może, ale nie wiem. Dobra. Przechodzimy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, JOTEL99, i przechodzimy do Adriana Gurewicza. Czy Honda to spisek? Nie. Honda to nie jest spisek, bo by nie. Nie usunęliby. Nie chcieliby, żeby Marquez odszedł. A tak by ciągle zdobywał dla niej hajs i. No i w ogóle. Drugie pytanie. Pociul mają jechać do Indonezji? Domyślam się, że chodzi o Indonezję w 2021 roku. No nie wiem. Nie wiem. Nie wiedziałem, że właśnie mają jechać do Indonezji, ale tak szczerze powiem, to MotoGP w Indonezji jest bardzo popularne, naprawdę. Kolejne pytanie. Czy Kasma Daniel zdobędzie punkty? Kiedyś na pewno, tylko nie wiadomo w jakim wyścigu, w którym sezonie, ale dwa wyścigi w Walencji sprawdzałem prognozę pogody i mają być deszczowe. Nie wiem dokładnie, czy będzie bezpośrednio tydzień po Walencji wyścig w Portimao. Jeżeli będą 2 tygodnie, to też będzie w Portimao deszcz. Dobra. Czy jakaś kobieta wystartuje kiedyś w klasie MotoGP kiedyś? Może? Nie wiem. Jako zawodniczka, nawet na pełen etat, to moim zdaniem ciężko by było, ale z dziką kartą jak najbardziej. Czy Rossi oszukał śmierć? No nie wiem. Raczej tak. Ale pewno magię, że to był motocykl jego podopiecznego go ochroniły i że jest że jest najlepszym zawodnikiem w historii, moim zdaniem. No, dobra. Pozdrawiam cię bardzo, Adrianie. Przechodzimy do kolejnych widzów, którzy zadawali pytania. Teraz odpowiem na pytanie Mistera MotoGP. Który film obejrzałeś jako pierwszy na moim kanale? W sensie na kanale Mistera MotoGP. Otóż i tym filmem, który pierwszy obejrzałem na kanale Mistera MotoGP, to jest film ten. Proszę, nie blokuj mi za użycie praw autorskich. Nie, coś tu. Tamten film był pierwszym, którym obejrzałem na twoim kanale, ale przeglądałem wcześniejsze filmy. Ogólnie, ale ten
Ten mi się najbardziej kojarzy. Teraz drugie pytanie od Mistera MotoGP. Jaki obejrzałeś swój pierwszy wyścig MotoGP? Otóż tym wyścigiem było Grand Prix Niemiec 2013, który był bez Daniego Pedrosy i bez Jorge Lorenzo, ponieważ mieli oni kontuzję. Ten wyścig wygrał Marc Marquez i pamiętam, jak na tym zakręcie po wodospadzie, to Calcasso tam wyprzedził Valentino Rossiego i wtedy było mi smutno. No więc Sachsenring 2013 to był pierwszy wyścig, jaki obejrzałem w MotoGP. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i przechodzimy już do kolejnego widza, który zadał pytanie. Mateusz Zbiciak zadał mi trzy pytania. Czy nagrasz kiedyś coś na komputerze? Tak, planuję DSJ-a, Samsung czy Xiaomi? Samsung zdecydowanie. I ostatnie pytanie od Mateusza. Czy masz jakieś niewrzucone odcinki? Nie, nie mam. Nie mam. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Przechodzimy do ostatniego widza, który zadawał pytania, a jest to Szybka Gra. Pozdrawiam Cię serdecznie. Czy będą odcinki z DSJ4, gdy będzie aktualizacja? Tak, planuję. Czy nagrasz F1? Planowałem. Planuję nagrać, może nagram. Planuję dzisiaj zrobić live'a, nie wiem czy się uda. I tam, może będzie F1, ale raczej MotoGP, ale F1 się na pewno pojawi. Czy nagrasz jakieś gry na telefonie? No, znowu powiem, że planuję, bo nagram kiedyś, nagram. Jakie masz hobby? No dziwne, że pytasz, ale... No przecież... No MotoGP, F1, skoki, ogólnie sport. Oglądanie sportu. No i... To ogólnie to tak, to tyle. Czy lubisz Kubicę? No jak miałbym Polaka, Rodaka nie lubić? No, oczywiście lubię Kubicę. Czy lubisz swoich widzów? No lubię, no. Przecież bym pousuwał te komentarze. Pousuwałbym to i bym banował, no to jak mam ich nie lubić. Więc pozdrawiam Cię, Szybka Gra, jeszcze raz. No i już nie zabierając Wam czasu, dziękuję za oglądanie tego odcinka i do następnego razu, cześć.